Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Wielu z Was często pyta mnie: Damian, a czy warto kupić taki sprzęt? A czy warto kupić sprzęt poleasingowy? A czy warto kupić sprzęt używany? A czy warto kupić sprzęt powystawowy? I to właśnie tego ostatniego dzisiejszy film będzie dotyczył, czyli czy warto kupić powystawowe urządzenie. Zapraszam Was do oglądania. Wpływ na to, czy takie powystawowe urządzenie warto kupić, ma kilka czynników. Pierwszy z nich to jakiego rodzaju jest to urządzenie. Czy jest to aparat, czy jest to telefon, czy jest to zestaw komputerowy, czy jest to zestaw głośników, czy jest to monitor, czy jest to mikrofon. Urządzenia, które posiadają wbudowany akumulator, zazwyczaj nie opłacają się w zakupie powystawowym lub też należy je bardzo dokładnie sprawdzić. Przykład: telefon komórkowy. Wyobraźcie sobie wystawę w sklepie z telefonami komórkowymi. Stół telefonów, do każdego podłączona ładowarka i z każdego można sobie skorzystać. To wyobraźcie sobie, że taki telefon podłączony do ładowania jest tam przez kilka miesięcy. Non-stop, nie chodzi na baterii, tylko chodzi pod ładowarką. Wydaje się, a spoko, cały czas naładowany. No ale niestety bateria nie lubi takich rzeczy jak non-stop podłączenie do ładowania. No i na przykład na przykładzie iPhone'a, taki powystawowy iPhone, który kilka miesięcy był podłączony cały czas do ładowarki, może mieć 80 parę procent kondycji baterii, czyli kwalifikuje się ona do wymiany. Zatem zwróćcie uwagę, czy urządzenie, które chcecie kupić powystawowe, ma baterię. Jeśli ma, to dokładnie sprawdźcie, jak ona działa. Jeśli macie możliwość sprawdzenia takiego urządzenia na żywo, świetnie, bo wtedy bierzecie je, patrzycie, jak ta bateria maleje, jak ona działa. Bardzo dobre jest również gwarancja rozruchowa włączająca w to również gwarancję na baterię. Drugim ważnym aspektem opłacalności takiego zakupu jest to, jak bardzo korzystna jest cena. No bo nie ukrywajmy, że sprzęt powystawowy powinien być sprzedawany raczej w cenie przedmiotu używanego. Bo nie jest to przedmiot nowy, jest to przedmiot używany, dotykało go masę osób, może mieć różne ślady użytkowania. No i taki sprzęt powinien być dużo tańszy. Jeśli różnica w cenie nie jest duża w stosunku do przedmiotu nowego, moim zdaniem nie warto się w to bawić, dołożyć kilka złotych i kupić po prostu pełnoprawnie nowy sprzęt, a nie taki powystawowy. Wspomniałem o tym stanie, w jakim on może być i to jest również coś, co ma bardzo duży wpływ na to, czy powinniśmy takie urządzenie kupić. No bo jeśli jest to na przykład jakiś Samsung, jeśli chodzi o telefony, to tam myślę, że nie warto się w to bawić, a na pewno bardzo dobrze sprawdzić, bo w Samsungach lubi wypalać się ekrany. No i może się okazać, że kupicie sobie takiego Samsunga powystawowego, myślicie, o, funkielnówka nieśmigany stał sobie na wystawce, a odpalacie go, a tam wypalony ekran startowy. W sensie, że cały czas jest widoczny. Bardzo znany błąd, bardzo znana wada. No i coś, co wspomniałem już przy okazji baterii, czyli gwarancja. Czasami takie sprzęty powystawowe nie mają w ogóle gwarancji, ktoś po prostu je wyprzedaje, bierzcie, ja tego już nie chcę, kupcie to, aby jak najtaniej, aby jak najszybciej się pozbyć. Ale są również takie firmy, które podchodzą do tego tematu bardziej rzetelnie i dają czasami nawet długą gwarancję na taki sprzęt. 2 tygodnie rozruchowej to jest minimum, co powinniście mieć. 3 miesiące rozruchowej. Spotkałem się również z aukcjami, gdzie jest 12 miesięcy gwarancji. Takie oferty warto rozważać. Bardzo dokładnie czytajcie opisy. Często te różne aukcje są opisywane, te przedmioty, jako stan A, stan A+, A-, B-. U konkretnych sprzedawców te wszystkie stany A-, A+, B- oznaczają konkretny stan urządzenia i czasami A- u jednego sprzedawcy to może być świetny telefon z jedną ryską, a u drugiego A- to jest świetny telefon z wypaloną połową ekranu. Takie dosyć mocne porównanie, aż tak może nie jest, ale sprawdzajcie dokładnie u każdego sprzedawcy, u którego jesteście zainteresowani takim towarem, co dokładnie oznacza ten stan A, B, C i tak dalej. Trzeba dokładnie czytać aukcje, dokładnie czytać opisy i wtedy bezpiecznie kupić sprzęt powystawowy. Co ja polecam zamiast sprzętu powystawowego? Sprzęt poleasingowy, bo jest tego po pierwsze więcej, po drugie było to korzystane normalnie, nie stało, nie ma całego 1 milion osób, tylko prawdopodobnie jedna albo kilka osób korzystało z tego urządzenia i po prostu był to normalnie korzystany sprzęt. Można powiedzieć, że sprzęt poleasingowy to sprzęt po prostu używany. Ja mam na swoim kanale film. Tutaj macie kartę z laptopem za około 500 zł, którego kupiłem, teraz on chyba nawet jest tańszy i ja dostałem komputer losowy, gdzie
nie wiedziałem, w jakim stanie będzie bateria. Ona mogła być kompletnym zerem, a mogła być prawie nowa. Na szczęście trafiłem prawie nową i mój laptop, mimo tego, że jest poleasingowy, trzyma ponad 3 godziny na baterii. I mam 12 miesięcy gwarancji. Także to wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wszystkie nurtujące Was pytania i wątpliwości, jeśli chodzi o sprzęt powystawowy. Ja zapraszam Was do subskrypcji kanału tam na dole, do dawania łapek w górę, pisania komentarzy. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.